Miejsce znane jako Otchłań powoli zdradza swoje sekrety, do gry nadciągają nowe maskotki, a data premiery może być bliżej niż Wam się wydaje. Słuchajcie, na początek zajmiemy się kwestią ukrytych sekretów. Z totalnych takich nowości pojawił się rysunek zatytułowany jako proroctwo. Ten proroczy rysunek przedstawia wizję, w której to Jester powoduje, iż niegrzeczni uciekają z brzucha królowej kangurów, z jej torby. Wydarzenia te miały niedawno miejsce w ogrywanym przez nas czwartym rozdziale Banbana, jednak samo proroctwo musiało powstać wcześniej. Obecnie wiemy, że zapowiedziano po Banbanie 4 od razu Banbana 6 oraz także Banbana 5. Także pozostaje nam odpowiedzieć na jedno pytanie, gdzie poznamy sekret powstania tego proroctwa. Zakładam, że w bandanie 5 i kto tak naprawdę przewidział całe to proroctwo, pewnie też wszystkiego tam się dowiemy. Te wszystkie wydarzenia czy odpowiedzi znajdziemy zapewne w bandanie 5. Oczywiście to nie wszystko. Warto tutaj zauważyć, że na owym proroctwie nasz szeryf Żabson nie wygląda jak taka wielka żaba, z którą mieliśmy do czynienia jak nasz po prostu szeryf, a przedstawiony jest tutaj jako taka mała żabka, którą to mogliśmy już wcześniej zobaczyć na jednej z taśm w HHS. Jest to bez wątpienia wczesna wersja naszego szeryfa, przed jego jakby przemianą. Dowiedzieliśmy się również, że w szóstym rozdziale Bambana będziemy musieli znaleźć Berło Królowej. Jest to misja, którą wyznaczono nam w czwartym rozdziale, co według mnie oznacza, że piąty rozdział Bambana będzie przedstawiał przeszłość naszych maskotek i tam zapewne poznamy wiele tajemnic przedszkola Bambana, w tym właśnie przemiany naszego szeryfa właśnie w jego obecną formę, w jego obecną wersję. Zgadzacie się z tą teorią? Do tego nowy szósty rozdział przedstawiono nam dosyć straszną dla nas wiadomością. Otóż w tym rozdziale my, jako rodzic, nie poznamy już żadnego nowego przyjaciela, żadnej nowej maskotki, która chciałaby nam pomóc. Co oznacza, że każda nowa napotkana przez nas maskotka, każdy potwór z otchłani, na którego natrafimy w szóstym rozdziale. Będzie do nas złowrogo nastawiony. O i tak, widzowie, szósty rozdział zapowiada się na najbardziej mroczny i najbardziej trudny rozdział, ponieważ będziemy musieli zdać się na własne umiejętności, i tym razem już nikt nam nie pomoże. Ciekawe, co się wydarzy z naszym szeryfem Żabsonem, przecież on udał się z nami do szóstego rozdziału, a mowa, że nikt nie będzie nam pomagał, jest dosyć tutaj ciekawa, może być ciężko, może Sheriff Jobson nas zdradzi, ale jak to będzie, to się niedługo okaże, jedno jest pewne, będzie naprawdę epicko i już nie mogę się doczekać, jak to wszystko wyjdzie. I tutaj widzowie, na pocieszenie pojawia się piąty rozdział, ponieważ w piątym rozdziale będzie można powiedzieć sporo rzeczy przeciwnych do tego, co dzieje się w szóstym rozdziale, ponieważ w piątej części mamy poznać kilku nowych przyjaciół, i generalnie ten rozdział będzie bardziej taki luźny, chociaż wróg i trochę walki też tutaj się przydarzy. Oczywiście, w tym rozdziale będą nam towarzyszyć. Podobno jakieś nowe maskotki, nowe potwory oraz będą one nam pomagać w różny to sposób. Rozdział ten zapowiada się dosyć tajemniczo i zapewne zdradzi on nam sporo takich sekretów dotyczących tego całego miejsca, tego przedszkola, czy też znajdujących się tu maskotek, no i tej całej otchłani. Zapewne czeka nas po prostu taki rozdział pełen fabuły i sekretów. A to lubię, dlatego też również tu nie mogę się doczekać, a ty widzu na co bardziej czy czekasz na banbana 5 czy może banbana 6 Koniecznie daj znać w komentarzu która część według ciebie będzie ciekawsza Banban 6 gdzie będzie mrocznie i będzie masa nowych wrogów czy Banban -Ban 5 gdzie poznamy wszystko co wydarzyło się w przeszłości i rozwinie się tutaj wątek fabularny jak niektórzy z was pewnie pamiętają, w pierwszym rozdziale Bambana trafiliśmy na taki oto plac zabaw, gdzie to miło czas spędzały sobie wszystkie dzieciaki, jeszcze przed tym buntem maskotek i całą tą tragedią, gdzie maskotki w sumie się zbuntowały, dzieciaki porwały. No i jak dalej to się wydarzyło, sami zresztą wiecie. Miejsce to ponownie widzieliśmy na taśmach VHS w trzecim rozdziale Bambana, gdzie zobaczyć mogliśmy na ziemi kapitana Fidelsa, który Jakoś dziwnie leżał, była to dosyć podejrzana sytuacja, oraz była tam widoczna mała dziewczynka. Wtedy nagranie to było tajemnicą, na którą, no, niestety, odpowiedzi nie znaleźliśmy. Jednak zbliżamy się do tej tajemnicy rozwiązania, ponieważ w piątym rozdziale, na zdjęciach zapowiadających ten rozdział, widzimy znowu owy plac zabaw z pierwszego rozdziału. Czyżby rozdział ten wyjaśniał sekrety też tych rozdziałów pozostałych, między innymi pierwszego? Cóż, miejmy taką nadzieję, ponieważ obecnie wygląda to tak, że piąty rozdział przedstawi nam wszystko, co wydarzyło się jeszcze przed pierwszym rozdziałem. W tym historię eksperymentów, jak zaginęły dzieci, jak doszło do buntów, jak to wszystko wyglądało oraz o co chodzi z tą całą odchłanią i z tymi potworami, jak ta odchłań być może powstała i co tam takiego się jeszcze znajduje. Także pozostaje tylko czekać na premierę tego piątego rozdziału. Słuchajcie widzowie, w moim sklepie pojawiła się nowa zgliczowana kolekcja i jeżeli użyjecie kodu Ekipa, to dostaniecie 5% zniżki. Także zaglądajcie do sklepu, linka macie w opisie oraz przy piętym komentarzu. A co więcej, poruszając jeszcze zapowiedź 5 rozdziału, mowa tam o nowych przyjaznych postaciach. Cóż, w notatkach odnalezionych w Bambanie możemy przeczytać, że nasi naukowcy pośród wszystkich tych eksperymentów wiele uznali za niebezpieczne i agresywne. Jednak znalazło się parę wyjątków, które było w miarę normalne. A mówiąc w miarę normalne, po prostu stwierdzono, że nie przejawiali jakichś niebezpiecznych zachowań i dało się z nimi jakoś współpracować. Cóż, te maskotki, z którymi niby dało się współpracować, zapewne są tymi dobrymi, które będą nam pomagać. I pośród tych wyjątków w notatkach znajduje się opis kapitana Fidelsa, którego być może właśnie w piątym rozdziale poznamy bliżej. Postać ta już nam została wcześniej przedstawiona, jednak jakiejś pomocy, jakiegoś bliższego kontaktu i rozwiązania rozmowy z nim nie mieliśmy, także być może to wszystko wydarzy się w piątym rozdziale. Jak myślicie, poznamy Fidelsa jeszcze bardziej? Idąc dalej, nie dziwi Was pewnie też fakt, że znamy datę premiery Bambana 6, natomiast Bambana 5 Data została jakby tak trochę nam zatajona. Cóż, jeżeli chodzi o Balbana 6, to ten pojawi się jeszcze w tym roku, a dokładniej mówiąc, zapewne w okresie zimowym, czyli coś przed świętami, za 2 miesiące, trzy, coś takiego. Natomiast Banban -Ban 5 pozostaje zagadką i albo pojawi się przed Balbanem 6 w tym roku, w co trochę wątpię, ponieważ raczej tak szybko tych rozdziałów nie będą wydawać, albo no właśnie pojawi się po nim, czyli po Banbanie 6, i będzie to początek 2024 roku, no i tak myślę, że raczej będzie. A ty widzu, jak uważasz, kiedy będzie Banban 5? Przed czy po Banbanie 6? Poza tym, widzowie, głównym przeciwnikiem 5 rozdziału będzie podejrzana istota z Otchłani. Rozdział ten ma wyjawić wiele tajemnic, w tym też te dotyczące tajemniczego miejsca znanego jako Otchłań. Stąd też postać z otchłani jako główny przeciwnik, nabiera tutaj dużego znaczenia i dużego sensu. Lecz kim jest ta postać? Cóż, według mnie wygląda jak taki Zolfius po roku w Rosji, więc być może są ze sobą powiązani. A naukowcy, jeżeli chodzi o tego potwora, to w notatkach opisali go jako przerażającą, lewitującą twarz. I tak też on jest przez nich nazywany. Zapoznali ją oczywiście w Otchłani, ale czy ma to związek z fabułą Bambana, tego możesz dowiedzieć się oglądając ten odcinek.